Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także słowa jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Jezus jest światłością pochodzącą z nieba, od Boga Ojca. Przyszedł na świat w tym celu, by ludzkość już dłużej nie trwała w ciemnościach grzechu i zła. Przyjęcie Jezusa jest koniecznością, aby doświadczyć wolności i nasycić się światłością, która daje nadzieję i sens ludzkiemu życiu. Niektórzy Żydzi odrzucili Jezusa, ponieważ nie pasował on do ich świata. Obnażał ich chorą mentalność i mówił o sobie, że jest synem Boga. Czytając Ewangelię w ostatnich dniach, widzimy, jak narasta napięcie między Jezusem a Żydami. Żydzi sądzą, że walka z Jezusem jest obroną własnej religii i przejawem wierności Bogu. Odrzucając Boga, sądzą, że walczą w Jego obronie. Ta duchowa ślepota może dotykać również każdego z nas, jeśli trwamy uporczywie we własnych wyobrażeniach, a serce zamykamy na działanie Ducha Bożego, może okazać się, że nasza postawa nie ma nic wspólnego z wiernością Bogu. Uważajmy na to, czego słuchamy i komu wierzymy. Jezus zapowiadał, że przyjdzie wielu fałszywych proroków, którzy będą pięknie przemawiać w imieniu Jezusa, ale tak naprawdę będą zwodzić lud i odciągać go od Boga. Potrzeba nam być ostrożnymi i czujnymi. Z pewnością nie możemy dowierzać w to, co jest jakąś nowością niepotwierdzoną przez Biblię. Studiujmy Słowo Boga i niech ta księga stanie się dla nas pierwszym źródłem dla rozwoju naszej wiary.